Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Tak było. Fajnie, że z nami jesteście. Cześć, nazywamy się Radiowcy Bez Cenzury. To jest podcast, w którym mówiąc jak było, pokazujemy jak jest i jak będzie. Dziś o królu Polski. Znacie nas i wiecie, że leży nam na sercu dobro kraju. Tak, tak. Słuchajcie, absolutnie. Okazuje się, że w tym wiecznym, ciemnym tunelu nawalanki PiSu z Koalicją Obywatelską pokazało się światełko. Jest szansa dla nas. Możemy i musimy zostać monarchią. Dokładnie. No, ale jak to powiecie? Przecież Piastów nie ma. Jagiellonowie też jakby nie żyją to, już. Albo no. Myślicie, koronujmy na królów Polski albo Andrzeja Dudę, albo Donalda Tuska. Andrzej pierwszy długopis i Donald für Deutschland. No nie, to nie zadziała. To nie ma szansy. Nie, królem musi być ktoś świeży. Szymon Hołownia na przykład. Nie. Rotacyjnie. Z panami Kosiniakiem i Kamyszem, prawda? Nie. Szymon pierwszy i Władysław pierwszy, drugi, trzeci na przykład. Piąty, szósty jak już, bo czterech Władków już było. Było u nas. Czterech, tak, rzeczywiście. Więc zostawmy Władka, jest lepszy kandydat na tron Polski, a Fifi pierwszy. A Fifi pierwszy. Tak. Przy małym mykesie prawnym można go koronować. Tak. Mały mykes prawny, na tym u nas wszystko stoi. Dokładnie. Słuchajcie, od początku. Mówi artykuł 7 ustawy rządowej z 1791 roku, zwanej dla niepoznaki Konstytucją 3 maja? Otóż jest tam napisane. Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. No, patrzcie, no, taka fajna konstytucja, fajna. Taka fajna. I tam nam Niemców wpisali. No ale, przeczytać dalej, bo to jest ważne. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorem de lumbis z płci męskiej tron Polski przeznaczamy. No, a jakby nie miał męskiego, tak. To mogą być córki, pisze dalej ustawa. Konkretnie Maria Augusta Nepomucena Antonia Franciszka Ksaweria Alojzia Wettin, córka elektora. Ją też mamy wpisaną do Konstytucji. Takie rzeczy były w Konstytucji. No i tego wam wasza pani od historii nie powie, bo po co mącić, ale nie? Teraz notujcie, bo teraz jest najważniejsze. Wettynowie, czyli to potomkowie elektora, wciąż żyją. Tak, tak. Linia Wettynów z Saksonii, zwana Coburg-Gotha, włada obecnie Anglią jako Windsorowie. Czyli tą popularną Wielką Brytanią. Ale jeżeli wy myślicie, że my chcemy zaproponować księciuniowi haremu i tej Meghan Markle tron Polski i koronę Polski, to jesteście w mylnym błędzie, bo my mamy lepszy pomysł. Tak. I nie jest to William książę Walii i księżna Kate Middleton, bo oni są na nasz kraj zacieńcy. Dokładnie. Oni by się tu, nie wiem, po dwóch dniach rozpłakali. Po jednym dniu. Możliwe. Zabierz nas, Karolku Złoty, kierowniku nasz dynastyczny do domu. Tak by wołali. Uwaga, nasz pomysł to książę Maria Emanuel, margrabia Miśni, książę Saksonii, kawaler Austro-Habsburskiego Orderu Złotego Runa oraz Wielkiego Krzyża Zakonu Maltańskiego, wnuk ostatniego króla Saksonii Fryderyka Augusta III i potomek w linii prostej Augusta III Sasa, przedostatniego króla Polski, głowa rodu Wettynów. No to jest ktoś. I to brzmi. Sobie myślisz, facet musi mieć zajebiste wizytówki. Konstytucja mówiła o męskich potomkach Sasa. Tak. I mamy. Mamy. Ziomuś w linii prostej, krew z krwi. Dzień dobry, panie królu. No jednakowoż może się troszeczkę wydawać, że tutaj za bardzo zajeżdża Niemcem. Nie. Książę ten, o którym mówimy. Maria Emanuel. W wieku 18 lat został aresztowany przez gestapo i skazany na karę więzienia, gdzie trafił uznany za Polaka. To porządny człowiek. Porządny. To papieże bywali w Hitlerjugend, a tu ewidentnie nasz człowiek. Mało co on siedział z naszymi Polakami, siedział w obozie koncentracyjnym. On biegle mówił po polsku i jako bezpaństwowiec po wojnie żył w Szwajcarii. I ja tutaj mam dokumenty i uwaga, Konfederacja Spiska, Stowarzyszenie Polskich Monarchistów, wysłała mu list z prośbą, by został królem, a jego małżonka księżniczka Anhaltu Anastazja królową. Czyli niemieckie nazwiska są dookoła, ale to jest nasz. To jest nasz po prostu z dziada, pradziada. No. Pytanie, co się podziało? No właśnie. No niestety jest mały problem. Saksoński książę Maria Emanuel
Zmarł 27 lipca 2012 roku. O, to od razu po Euro 2012. Przepraszam, co to jest za problem? No. Przecież w Warszawie 150-latkowie odzyskują kamienicę i to po 2000 zł od sztuki. To, co to jest za problem? On może po śmierci odzyskać tron Polski. No, słuchajcie, moim zdaniem świeżo nieżyjący książę to nie problem. Dokładnie. Raczej rodzaj szansy. Dokładnie. Śmierć otwiera przed nami nowe opcje. Dokładnie. Dobra, ale fakt, że szanowny margrabia nie żyje, to jest jednak mały problem. No co z tym sobie poradzimy, nie? Gorzej, że zmarł bezpotomnie, a w konstytucji napisali, że na tron Polski mogą wstępować sukcesorzy de Lumbis. De Lumbis? Mhm. Obrażasz mnie? To jest jakaś mało znana dynastia? Co? De Lumbisów. Nie, De Lumbis. Czyli z lędźwi. Aha, z lędźwi. Czyli musi być osobiście, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, własnoręcznie spłodzony. No przy towarzystwie małżonki i jej aktywnym udziale. I teraz pomyślicie, no jeśli książę Maria Emanuel nie spłodził dziecka, to jesteśmy w kropce. Tak pewnie pomyślicie. Nie, bo tu dochodzimy, słuchajcie, do opracowanego przez nas mykesu prawnego. Dzień dobry. Bo książę, się okazuje, Maria Emanuel przed śmiercią adoptował swojego siostrzeńca Aleksandra, syna księcia Gezafa Roberta de Afifi i księżniczki saksońskiej Marii Anny Wettyn. Afifi! Siostrzeńca Afifi! Król polski Afifi pierwszy! Tak, czyli to jest taki troszeczkę potomek po kondzieli bocznej. No ale potomek. Adoptowany. Można lekko zmienić konstytucję 3 maja, ale nawet nie trzeba. Mogą być potomkowie córek, cytowaliśmy przed chwilą. Czekaj, ja tu mam cytat. Za zgodą Stanów Zgromadzonych córce jego dobrany zaczynać ma linię następstwa płci męskiej do tronu polskiego. No. Czyli po kądzieli idziemy tu dziewczynki. To nawet nie trzeba kombinować nic. Kompletnie. Nie trzeba. Jedynie unieważnić uchylenie konstytucji 3 maja, czego się dopuścili Rosjanie, rękami targowicy. No to już unieważniona. Patrzcie, tyle rzeczy się złożyło, żeby Afifi został królem Polski. Tak. To nie może być przypadek. Nie. To nie może. Tylko celowe działanie opatrzności Bożej. Dziękujmy Bogu. Wykorzystajmy ten moment. Jak długo jeszcze będziemy ślepi na działania opatrzności? No. Czy nas na to stać? Odpowiadamy gromkim i wartkim nie. Dokładnie. Należy w tym momencie Afifiemu pierwszemu podarować dworek ten po Sienkiewiczu, co stoi pusty w Oblęborku. Ale gdzie tam, chłopie? Oblęborku. Jest wypasiony, odbudowany zamek królewski w Warszawie. Widziałem. Zamek? Tak, królewski. No. Co prawda... Przepraszam, przy ulicy, przy placu zamkowym. O, dobry adres. Żeby Afifi było pierwszy, plac zamkowy jeden. Pan pisze. 00200 Warszawa. Co prawda, chodzą tam wycieczki zakładowe, ale w takich filcowych kapciach, a więc cichutko chodzą. Dokładnie. Tak, no? To jakby, jeszcze jakby na przykład przewodnik mógł te wycieczki uprzedzać, nie? Że teraz, słuchajcie, szuramy cichutko, bo Afifuncio śpi, to nie pocichy króla. Ale to jest ogromna szansa też dla warszawskiego budżetu, bo można by było podnieść ceny biletów za zwiedzanie zamku. No, jak chcesz zobaczyć Afifuncia w kąpieli na przykład, to dopłacasz stówkę. Ale budżet brytyjski zarabia świetnie na rodzinie królewskiej. Tak. Nasz też budżet polski mógł zarabiać na rodzinie polskich królów. Afifi. Może, nie wiem, Afifiusz. Afifiusz. Afidzimierz. Afidzimierz troszeczkę. Albo Afisław. To Afisław. Zagraniczni se połamią język. Afifisław. Afifisław. Żeby tak po naszemu bardziej było może troszeczkę, Czesław. Czesław. Mówiliśmy kiedyś o tym. Tak. Nie było w Poczcie Królów Polskich, nie ma żadnego Czesława, a to jest bardzo poważne i niedopatrzenie, i niedociągnięcie. No, Czesław pierwszy, jego wysokość król Polski, albo, połączmy to, Czesław Afifi pierwszy. Fajnie. Tak, bo jest sałatka Kolesław, to byłaby sałatka Czesław i Afifi. Taka królewska sałatka. Ale pomyślcie sobie, zostajesz takim Czesławem i ci 40 milionów Polaków woła: Czesławku, króluniu złoty! I piją twoje zdrowie na grillu. Tak, to by było zawsze, że pierwsza bania idzie za zdrowie króla, żeby wzmocnić odradzającą się monarchię. To każdy by to robił. Mało tego, słuchajcie, Czesław Afifi pierwszy, może nie, ale po nim będzie Czesław Afifi drugi. Będzie. Tak. I ten też może nie, ale Czesław Afifi trzeci będzie po tym drugim. Tak. Taka jest kolejność. Pierwszy, drugi, trzeci rzeczywiście. No i ten trzeci Afifi. Ten, co się spolszczy już tak do bólu. On się tak spolszczy i od takiego grilla na Podkarpaciu na przykład, że to sobie pół kraju w CV wpisze. Czesław Schodni, to jest dobrze, bo to pasuje, ale jakiś potomek może powinien być Zenon. Tak. Zenon też. Tak. Bo też nie mieliśmy takiego króla. Mój wujek z Wrocławia ma na imię Zenon. No. Żal nie wykorzystać w takiej sytuacji. Czesław, Zenon, Czesław. A później pomyślcie, najpierw Afifi Czesław, wzorem Anglii,
trafiłby na pieniądze. Tak. 1000 złotych z Czesiem na przykład. 500 z Czesiem. Tak, piątka za Fifkiem, jak był mały. Tak. Słuchaj, akurat, bo z tego co wiem, ja to sprawdzałem, ten książę Aleksander, ten Afifi, on obchodzi w tym roku swoje 70. urodziny. O, wygląda dobrze. Nie jest reprezentacyjny, drogi garnitur, drogie oprawki tutaj, wiesz, od tego. No wygląda godziwie i reprezentacyjnie. Czego chcieć więcej od króla? Tam. Mamy fajnego faceta bierzmy. No i dodatkowo jest jeszcze głową wszystkich tych wetynów, to, czyli to dowódca brytyjski wetynów. Król Karol by mówił naszemu good morning kierowniku Afifku. Tak, czy, panie Afifku, czy możemy wpaść z żoną to podyskutować? Reasumując, w naszej propozycji radiowców bez cenzury nie widzimy słabych luk. Nie, żadnych. Nowa dynastia Afifków może się stać korzeniem węgielnym pod fundament nowego pnia. Korzeniem węgielnym. Którego królewskie gałęzie roztoczą nad Polską parasol ochronny. Mm-hmm. Piastowie, Jagiellonowie. Tak. Potem taki okres zaburzeń i w końcu Afifowie. Afifowie. Fusiowie. To kończymy. Dodamy tylko, chyba to już czas, nie? Że inspiracją był wpis na Twitterze z konta Listy Literackie. Gorąco polecamy. Gorąco polecamy Listy Literackie. Podobnie jak nasz profil też na Twitterze, ale również polecamy się na Instagramie, na Facebooku, na TikToczku, tam w ogóle się głupoty. No po prostu niech żyje król! Niech żyje król! Niech żyje. Czekamy. My poddani. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław Skowron. A to król jeszcze może mianować rycerzy, czyli nam się rycerstwo odrodzi. Ale może mianować tych kanclerzy koronnych, podstajuszy, nadczaszy, pod stolik, bo się lubimy napić. Dokładnie. Widzę przed nami karierę. To się wszystko pod grillich. Pod grillich, dokładnie. Pod grillich. Ja bym mógł zostać wielkim pod grillim koronnym. Tamten też przy flaszy. Przy flaszy. Przy flaszy, pod flaszy. Po flaszy, to jest ten, co leci po flaszki. No to jest po flaszy. Czyli jednak ojczyzna jest w dobrych rękach. Będzie normalnie, coraz bliżej będzie normalnie. Pamiętajcie, że u nas usłyszeliście o tym jako pierwsi.